Dobra, ona już jest przygotowana. Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na to, co tam się może wydarzyć. No ale raczej nie będą to zarażeni. A to co? Klimatycznie. Poczekaj na pełny efekt. Usiądź. Podziwiaj widok. Czy powiadacie, że Mel wyszła ze spacer na Alice? To czy co? Co ja powiedziałem? No. Czyli, że Mel tutaj nie ma, ani psa. Teraz. Jest za to Abby i jest za to Owen. Ten słynny Bimber. I jak? Ładny widok. Idź ty. Nie znasz się. Miałam skłamać? Tak, oczywiście. Ona uwielbia te całe święta, a to nasza rocznica, więc... To już rok. Uważam, że to urocze. Uważam, że możesz spierdalać. Chciałabym mieć kogoś, kto wydziergałby mi skarpetę. Nie zasługujesz. Na skarpetę? Czy na miłość? Czemu masz taki dobry humor? Mam? Olej wieczorny trening. Abby, kiedy księżyc wschodzi? Znalazłam brata Joela. O. Jest w osadzie w Wyoming. Skąd to wiesz? Złapaliśmy kilka świetlików, z którymi służył. Sądziłem, że odszedł z 10 lat temu. Tak. Więc... czy oni mieli z nim jakiś kontakt? To trop. Muszę go zbadać. Słuchaj, nawet jeżeli on tam jest, jeśli go znajdziesz, może nie wiedzieć, gdzie jest Joel, nie? No, to już będzie o krok bliżej. Aj, pragnienie zemsty. Wszyscy są ze mną. Nawet Mel. A, czyli Owen dowiaduje się ostatni? Możemy ruszyć za tydzień. Isaac nigdy nie pozwoli nam opuścić bazy. Już pozwolił. Nie pierdol. Isaac ceni sobie sprawiedliwość. A wie, co zrobił Joel. Hej. Siedzimy w tym razem, tak? Tak. No, widok całkiem. Mówię o diabelskim łonie, oczywiście. Czyli Abby i ekipa wpadli na trop Joela. Tak jakby, no bo wiedzą niby gdzie jest Tommy. Czyli jedna przynależność do świetlików odegrała tutaj kluczową rolę. Widzisz, Tommy, nie trzeba było się ładować. A Abby po ciosie młotkiem, tak? Stąd ten flashback. No nie zazdroszczę jej tak szczerze. Tylko to się może jej wydarzyć, ale wiemy, że się pewnikiem nie wydarzy. Abby się poszczęści, coś czuję. Jeżeli blizny nie wierzą w trytki, no to tam pewnie jest sznurek tylko. A, no, taki sznurek. Nie chodziło mi o szubienicę akurat. O, powieszą ją. No, ale dostanie wiadereczko. Pytanie, czy wzrostu starczy?
to nie jest prorokini. Zaląk się w nich grzech. Wyzwól ich. Niech zaznają mego. No ale mięśnie brzucha też wyrzeźbione. To widzę, że sześciopa. To jest Mel? Nie, to chyba nie jest Mel. Nie. Gdzie druga postawka? Podciąć jej skrzydła. Co znaczy podciąć jej skrzydła? Au. 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 Dobra. O, bunt wewnątrz, blizn. No, dobrze się amunicja skończyła. No i dobrze trafiła jej w głowę, a nie w kolano. No i co teraz? Trzeba było tak fikać? No, Yara ma tylko złamaną rękę. Wiadereczkę mogłaby podstawić. Demony są blisko. Odetnij ją. Ona jest jedną z nich. Lew! No, czyli powinna to przeżyć? A, się już czerwona zrobiono. Dobrze, nie fioletowa. Wiem, że tym młotkiem wymierzy teraz sprawiedliwość tym, którzy tam są nieopodal. W sensie im. No bo to by było zdrowo porąbane. Uważajcie. A coś tam po głosie słychać. No to był dobry unik. To też był dobry unik. Więc to są demony, tak? Ale coś mi się wydaje, że tutaj Abby może zginąć jednak. No i ten też sobie ładnie radzi. No, ale jest ograniczona liczba uników, które mogę zrobić na raz. Zazwyczaj wychodzą po dwa, niestety. No, jeszcze trochę i pojebi. I przede wszystkim po młotku. Dobra, nie ma co zwlekać. No, widziałem ich tam. W pobliżu. Demony, tak ich nazywają, tak? Ej, gdzie oni... dobra. Czy oni krowają się w cieniu? Czy nie? Im bliżej pochodni, tym lepiej. Coś było do podniesienia? I ostateczny cios. Ej, to już normalny pasek zdrowia, czyli tu już mogę zginąć.
Ej, i chyba zaraz się uda zginąć. Ledwo. Nie. Musimy ruszać, zanim zjawi się ich więcej. Wszystko wygląda tak samo. Na pewno wiesz, gdzie idziesz? To musi być ten. No musi, to nie znaczy, że jest. Oj, niepotrzebne kółeczko. No, ja bym się pospieszył jeszcze bardziej. Słyszysz te krzyki z tyłu? No, dawaj, już, od razu. Serio, tu nie ma co zwlekać, wiesz? Dobra, parę martwych blizn. Okej, okay, mądra odpowiedź. No i tak trochę mało zdrowia. Ruszcie. Co, rozerwie? Myślałem. No, zdążymy? Znowu ta wielka baba. A one są ogromne, jeszcze większe od Ebi. Nosisz mój plecak? Dobra, dobry unik, ale to będzie sztuka uników. Nie mogę dostać nawet raz tym młotkiem. Ała. I drugi raz, ała! Ale za to się należy, także kompensata. Czyli parę ciosów w paszczę. I trzeci nawet, no. Nieźle. I czy tak to się kończy? Ups. Nie poczekał. Nie oddawaj pleca. Jesteście cali? Tak. No, szkoda, że babka nie wyciągnęła po prostu broni i zaczęła strzelać. Teraz by pewnie żyła jeszcze. No, a tak patrzcie, jaki koniec ją spotkał. No, ale była ogromna. Nie, maczeta lepsza, mimo wszystko. Już podejrzewam, że tutaj mogłyby lecieć instakile tym wielkim młotem. Dobra, na szybko coś. Podniesienia gdzieś. Niedaleka przeszłość. Może to jeszcze będzie miało znaczenie? Nie. Dobra, lecimy dalej. Ale jaką mamy gwarancję, że tam nie będzie ich więcej? Jak ramię? Panuje nad tym. Dobra. Zbierzcie jak najwięcej zapasów. Nie możemy ich dotykać, to ze starego świata. Ja sobie... Potrzebujecie zapasów. Jesteśmy jeszcze w lesie. Dosłownie i w przenośni. Co to przenośni? Ulela. No daleko się cofnęli. W rozwoju. Ale to nie znaczy, że nie mogli zachować swojego człowieczeństwa, czyli... Nie zabijać, nie kraść. Żyć sobie w zgodzie, w spokoju. Jeżeli tak, to jest miarą człowieczeństwa, oczywiście. Dobra, ale chyba wystarczająco śrubek, właśnie. Chciałam, żeby blizny polowały na blizny. Serafici. Co właściwie zrobiłeś? Zgoliłem głowę. No dobra, nie mów. W sumie mi to wisi. A może to był faktyczny powód. Dobra, zobaczymy, czy coś jeszcze może? No, jak najbardziej. Pojemność. No dobra, ale jest ogień seryjny. Albo luneta. Luneta jak najbardziej. No ale w sumie z drugiej strony. Seria nie podtrzymuje naboje. Po co? Nie, dobra, luneta. No to zbieraliśmy.
Nie, to znaczy, że gdzieś musiała ją po prostu nieść ze sobą. Tego nie zrobisz normalnie ten kombinerkami czy śrubokrętem. Bo na więcej mi nie stać. Ale zwróciłeś uwagę, że rzadko korzystam z lunety. Po prostu uważam, że warto mieć. Czyli tutaj poznamy, jaka jest różnica między bliznami a serafitami. Czy to jeszcze nie ten moment? Ale że oni naprawdę nie zbierają tutaj zapasów, nawet bo to ze Starego Świata. No. O, bring your own bullets. Czy ja dobrze to rozszyfrowałem? Będziemy mogli robić własną amunicję. No, byłoby spoko, ale wtedy mamy kolejny argument, żeby strzelać, strzelać, strzelać. I 118 dropsów. Aha, i jeszcze jedno drzewko będzie. No bo je zapalające do czego? Do strzelby. Amunicja do pistoletu myśliwskiego. Szybszy ruch celując, więcej amunicji. I więcej naboi zapalających. Dobra. Stop impetu jeszcze nie mam. O, tyle ulepszyć. Nie, i serio, i dylemat. No tutaj moglibyśmy w sumie, ale to też jest przydatne. Szybkość ściągania się, gdzie to było? Tu. I w sumie już na to mam. Więc będzie zaraz kolejne drzewko. O, i może. Czy mieć jakąś tam opcję jeszcze. I czego potrzebujemy? Alkohol, środki wybuchające. Proszę bardzo, kolejny dodatkowy powód, żeby używać strzelby. Tym częściej. Przydałaby się kabura. Specjalna. No to powiedzmy, strzelba już będzie na totalne grubasy. W takim wypadku. Na wszystkich innych. Karabin myśliwski z lunetą. O, i co my tu mamy jeszcze? Pozostałość Starego Świata. Eddie, mam ogromną nadzieję, że u ciebie w porządku. Ostatni rozejm szlak trafił, więc rozkazano nam wrócić do siebie po nowe przydziały. Wysłałem dwie grupy, by cię znalazły, ale wróciły z niczym. Proszę znaleźć notatkę i dotrzyj do nas. Jebać te blizny. Mat. Czyli gdzieś tutaj pewnie zwłoki znajdziemy. Nieopodal. Albo zarażonego już. Wręcz. O! Kolejne ulepszenie możliwe. Szybko? Nie, bardziej tutaj coś możemy złożyć. Koleś, nie strasz tak. To się dla kogoś źle skończy. A Ebi ma większą krzepę niż ty. No, ale łuku nie ma za to. Kurde. Kolejny powód, żeby się wystrzelać. Może będę miał okazję jeszcze. Uzupełnimy zapasy szybko. No w sumie... Można by, tak patrząc po ogromie lokacji. Tak wyglądamy ze zdrowiem? Kiepsiutko. Dobra, jedną. I będę używał obu na pewno. Rozumiem, tam idziemy dalej, ale... No, ale ile was tu omija potencjalnie? Wy tego serio nie zbieracie? Fanatyzm religijny tutaj naprawdę prowadzi na manowce. Oj, dużo wszystkiego. No ale taka miejscówka. Chyba lepszej nie ma, jeżeli chodzi o zapasy. A ci co? Nic, bo pozostałości Starego Świata. Tak jest ten nowy świat, tak właściwie. Co tam masz? Zarażonych? Jakich wykorzystujecie? Napędzają wam, nie wiem, maszyny? Koła obrotowe w młynach? I ten Stary Świat nie był wcale aż taki zły. No dobra, trochę przegięliśmy pałę. I nastąpiło później grzbobranie. Ale no, bez przesady. Nie wszystko było złe. Postęp technologiczny, w medycynie, inżynierii, no... podróże w kosmos, znowu. Komercyjnymi lotami, no przecież ej. Czy warto to wszystko zaprzepaścić? Zacząć po prostu od zera? Oj kurde, boli. Tutaj ta półeczka jest już przetrzepana.
No, to się nie godzi oczywiście, że tam był Max czegokolwiek. A mógłbym... W sumie dużo rzeczy mógłbym. Ale nic nie spowoduje, że będę miał jedną butelkę mniej. A to jest cała do podniesienia prawie. Zresztą pojemnik tak właściwie. Ej, okej? Okay? Okej? Okay? No to okej. Okay. Tak, widziałem. Ikonę. Nie sam przedmiot. Żebyśmy się zaraz złowyszli, nie musieli cofnąć. Ej, no przecież użyłem chwilę temu jednej. A, czyli jedną musiałem zainkasować gdzieś po drodze jeszcze. Więcej blizn. Ostatnia prosta, powiadacie. Mhm. Zarażeni? Niech podejdzie. Tak się maluje tylko jeden segment z wytrzymałości maczety. Serio? To był tylko ten jeden? Nie no, spodziewałem się czegoś większego, tak szczerze. O, a jednak gdzieś są. Double kill! No i to rozumiem. Dobra, ale przeładujmy raz jeszcze. Zapalający nie chcę sprawdzać. W końcu pada deszcz. Co tak szybko? Spieszność do śmierci? Tylko ja tu mam strzelbę. Pozostałość starego świata. A wy co? Łuk, strzały, noże, włócznie. Dobra, rozumiem, że będziemy tu walczyć. No, jak widać. Może jeszcze ten, szybsze tworzenie przedmiotów by się przydało jednak. Nie. Twórz więcej ostrzy, impet. No i to jest też ciekawe, dobra. Kolejna możliwość stworzenia czegoś. No, 7 na 8. Jeszcze nie ma co. Zanim tam na dół, chciałbym sprawdzić to pięterko, na pewno. No gorzej od mojej maczety, bo maczetę mogę zaraz naprawić. Właśnie, ale czy na pewno mogę? Mogę. Mhm. Ale to powiedzmy po jeszcze jednym zabójstwie, ale wyskoczymy tam od razu. Widzę jakie zapasy. Aha, rozumiem, widział. Dwururka działa pięknie. Dwa segmenty. Chcę raz na to, żeby to naprawić zaraz. Proszę bardzo. Jestem prawie pewna, że to dobra droga. Prawie pewna? No musisz z nami iść. No to też prawda. No ale z drugiej strony, co ci zależy, Ebi, tak naprawdę? Co ci zależy? Już wcześniej nie połałaś miłością do serafitów ani blizn. W ogóle chyba nawet nie wiem, czy wiedziałaś, że są serafici, że jest coś, taki twór. Odłam sekty. Te mniej porąbane. Dobra, jeszcze zobaczmy do końca. Coś tu jeszcze może być. O, proszę bardzo, zrobię w pełni, bez używania apteczki. Pierwszorzędna sytuacja. No, dużo tych szuflad, ale warto był. O, trochę alkoholu. Max szmat. Kurde. No i niestety tak pozostanie. No chyba, że tu. Jeszcze coś. Max pojemników. I kolejny max. Kurde. Pojemnik jest do czego? Może mogę wystrzelać się z... dobra, może lepiej nie. Właśnie jak to wygląda? Tu zastępującą liczbę naboi 2.
No trochę mało. Bomb w ogóle nie używam. A mógłbym. Dobra, tu. Kolejna skarbnica zapasów, czy pusty korytarz? Dobra, trochę pustawo. Dobra, to już wyjście jest tu. Podsadzę was, a wy otworzycie bramę. Robi się. Skakuję. A to ze złamaną ręką da radę? Teraz ty. Uwaga na rękę. No, pięknie. I co, zostawiam ją? Szybko. Dobra, może coś rzućmy? Dobra, po to ją naprawiałem. Dokładnie po to. Aj, zapalającym przypadkiem. Nie było aż takiej potrzeby. Ej, ona już ty. Dobrze, ostrzem. Szybciej, łatwiej, przyjemniej. Ej, lubią się zakraść z drugiej strony. O nie. No. I tą szpadą, i szpadą. No, to chyba dobre spożytkowanie. Nie wierzę, że zaufałam. Co, poszli w długą? No co, żebi? Bywa. Czy to byś nie zrobiła podobnie przypadkiem? Chyba tylko, że on nie słyszy, gdzie ja jestem, prawda? On jeszcze nie wie. Nie, z chęcią by się dowiedział, ale... Oj. Ale biegacza też słyszę. Kurde, co on robi? Tak blisko. Aha, prosto na mnie. Też świetnie. Dobra, ale bębiała mi się skończyła. To bardzo brzydko. To wychodzicie stąd akurat? Ostrz coraz mniej znowu. A się kolejny raz muszę wyrywać. Pieprzynę klikaczowi. Kurde, tu buły zgarniam. O, dobra. To mi na dobre wyszło. Czy ja słyszę purchawę? Największego możliwego zakapiora. Nie, to nie był on, ale... Dobra, dwa wystarczą, się okazuje. Dobra, troszeczkę delikatnie ucieczka. Dobra, zaraz, za moment. Już. Daj mi sekundę. Już, lecę. Słuchajcie, chcę z nim walczyć, niekoniecznie. No dawaj. No. Tyle było momentu, kiedy ona mogła zginąć. A bardzo ładnie. Nie musiałem marnować pocisku. Kolejni. Dajcie mi chwilę. Trzymaj się mocno. Znaczy co, chcę jej nastawić rękę? Ja już myślałem, że ona jest złamana. O kurde, a jednak. Trochę serca w Ebi. Skup się na oddychaniu. Wdech i wydech. Dobra, no krok za krokiem. Wdech i wydech. Heh. Dobra, oni w tym miejscu. Ten odcinek skończmy, póki jeszcze nie ma takiego dużego przypału, bo zaraz pewnie będzie. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!